Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Czyny, które wykonuje Ojciec, są równocześnie czynami Jego Syna. Chrystus szokuje faryzeuszów takimi wyjaśnieniami. Zachowuje się tak, jakby zupełnie ignorował szabat. A tymczasem chodzi o zupełnie inną sprawę. On jest Panem szabatu. Uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie trędowatych, wypędzanie złych duchów, czynione w tym czasie, wskazuje na to, że blisko jest Królestwo Boże. Żydzi zarzucali Jezusowi, że nie zachowywał szabatu. Dosłowne tłumaczenie brzmi: unieważniał szabat, a ponadto Boga czynił swoim Ojcem. Zdaniem Żydów dwa wielkie bluźnierstwa, które kwalifikowały Jezusa na śmierć. Cuda, które Jezus czyni, są dokonywane z miłości, miłości Ojca do Syna. Potrzebujemy zachwytu. Potrzebujemy podziwu, zatrzymania się nad tym, czego dokonuje Bóg, aby Jego dzieła mogły być przez nas uwewnętrznione, przeżyte i najgłębiej przyjęte. Słuchanie słowa Jezusa i wiara w Boga Ojca daje nam życie wieczne. Przyjęcie Słowa Bożego jest równoznaczne z przyjęciem Boga. Odpuszczanie grzechów jest niczym innym jak udzielaniem życia, a to może czynić jedynie Bóg. Niektórzy Żydzi chcieli odzyskać Jezusa dla narodu żydowskiego poprzez uczynienie z Niego wielkiego nauczyciela, którym oczywiście był, ale tylko człowieka, a nie Boga. Twierdzenie o tym, że jest Bogiem, przekreśliło plany niektórych Żydów. Zwykły człowiek będący wielkim nauczycielem, który naucza, że jest równy Bogu, musiałby być albo szaleńcem, albo szatanem z piekła rodem. To twierdzenie Jezusa, że jest równy Ojcu,
będąc Bogiem, stały się przyczyną pierwszych zanotowanych prób zabicia Jezusa. Święty Izaak Syryjczyk mówił: nie jest rzeczą możliwą, aby ten miłosierny Stwórca stworzył istoty obdarzone rozumem po to, żeby je posłać bez obrony na udrękę bez końca, gdyż od początku wiedział o ich naturze. Przemiana człowieka, zdaniem świętego, jest możliwa nie tylko w tym życiu, ale także w momencie śmierci oraz w świecie przyszłym. Bóg w swoim miłosierdziu dopuszcza, aby człowiek poniósł karę za swoje winy już tutaj na ziemi, a tym samym zmniejszył karę w Gehennie. Możliwość zbawienia człowieka istnieje dlatego, że jest on ikoną Boga i nie przestaje nią być nawet w stanie upadku i potępienia. Tak mówił święty Izaak Syryjczyk. Oto jest cel miłości. Kara z miłości zmierza do poprawy, a nie do odpłaty. Człowiek, który woli uważać Boga za mściciela, sądząc, iż w ten sposób daje świadectwo Jego sprawiedliwości, właśnie ten oskarża Go o brak dobroci. Wykluczone, aby zemsta mogła znaleźć się w tym źródle miłości i oceanie przepełnionym miłością. Zatrzymajmy się na chwilę nad wielką miłością i miłosierdziem naszego Pana.